Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 5.0, zaczynamy. Małe zmiany i już tłumaczę dlaczego. Będę grał od rankingu 1000 tempem 5 minut plus 0. Dlaczego takim tempem? Dlatego, że nigdy tym tempem nie grałem, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że dziesiątki na pewno też jeszcze będą w przyszłości, taki mam zamiar. Na pewno nie będzie to tempo 15 plus 10 czy 5 plus 5. Z bardzo prostego powodu. Te najdłuższe tempo jest, w tym najdłuższym tempie jest bardzo ciężko znaleźć zawodników, przeciwników, bardzo długo trzeba czekać na parowanie. To jest ten jeden powód, więc tym tempem nie będę grał. 5 plus 5 również jest tak samo. Najbardziej i najszybciej się szuka zawodników tempem właśnie plus 0. I tak też będziemy to rozpoczynać. Moim celem jest dojście do co najmniej rankingu 2600. Myślę, że ten speedrun pójdzie troszeczkę zgrabniej ze względu na właśnie mniejsze tempo gry. I mam nadzieję, że też się będziecie dobrze bawić, uczyć. Będę oczywiście komentował ruchy i będę próbował grać troszkę szybciej. Tych partii będzie zapewne więcej. No i piszcie w komentarzach, czy Wam to pasuje. Mam nadzieję, że tak, choć i tak zdania nie zmienię, więc to będę kontynuował i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Bardzo dziękuję za uwagę, lecimy z tematem. Już tutaj zmieniam scenę i lecimy z pierwszą partią speedrunie 5.0. Ustawiłem też tutaj ranking taki, żeby nie grać z zawodnikami słabszymi, czyli minus 25 plus 400, więc na pewno będzie mnie parowało z zawodnikami troszeczkę już silniejszymi. Mamy obronę sycylijską, typowy ruch właśnie na tym poziomie. Posunięcie E6 tak, żeby zagrać D5, przeciwnik gra E5, więc ja spróbuję tego pionka od razu zaatakować. No i zobaczcie, że tutaj przeciwnik bardzo szybko podstawia. Na tym poziomie oczywiście podstawki są jak najbardziej widoczne. Tutaj skoczek też by nic nie działał, bo zagrałbym tak i wszystko by się broniło. No przeciwnik podstawia kolejną rzecz, no tym razem figurę, co jest już bardzo cenne. Też zobaczymy, jak te partie będą się toczyły. Wyprowadzam sobie figury. To jest bardzo dobry nawyk do tego, żeby właśnie figury wyprowadzać. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. W ten sposób będziemy grać w szachy lepiej. Nawyk ważny, zobaczcie, tutaj szybko robimy roszadę. Zaraz gońca tędy wysunę. No wiadomo, tutaj będzie chciał mnie atakować. Zagramy tak z atakiem i też na pionka prawdopodobnie. Jeszcze jest opcja, no te wymiany nie są dobre, dlatego że mój goniec się fajnie teraz rozpościera tutaj i ma dużo gry. A6 od razu, żeby tego skoczka wygonić. Ja też polecam Wam czasami spróbować grać troszkę szybszym tempem, żeby nabierać wprawy. Dobry szachista też powinien grać, znaczy powinien, no to nie jest przymus. Ja wiem, że niektórzy uwielbiają grać dłuższym tempem i na przykład nie potrafią grać tempem takim bardzo błyskawicznym, ale to jest ważna umiejętność, no, dla każdego coś dobrego. Ja spróbuję tutaj właśnie w ten sposób sobie to pogrywać. Mamy pierwsze zwycięstwo, no tak jak widzieliście, szukam nowego przeciwnika, już prawie 1200. Chodzi o to, żeby no przede wszystkim... Co ja chciałem powiedzieć? A, słuchajcie, moment. Tutaj ranking leci bardzo szybko na 5 minut, dlatego że ja tym tempem blicowym nie grałem jeszcze nigdy. Okej, to ten speedrun tak naprawdę może się skończyć bardzo szybko. Znaczy, nie będzie trwał zapewne kilka miesięcy, to chciałem powiedzieć. No i po tym ruchu też zagram D5 symetrycznie. Zobaczcie, bo mi wskoczyło 163 oczka. Jak ktoś ma nowe konto i wygrywa na początku, to szybko wskakuje ranking. On potem się troszeczkę już uspokoi. No ale dobrze, bo to kilka partii i na tym poziomie niskim nie będziemy grać aż tak długo. Tu spróbujemy wymienić silnego gońca. Pozycja jest bardzo symetryczna. Ten skoczek powinien wyjść tutaj. Ok, tutaj wymienimy sobie gońca i myślę, że trzaśniemy sobie tego skoczka gońcem z uwagi na to, że jak właśnie wybije pionek, to idziemy skoczkiem i tego pionka będziemy tu męczyć. Ok, tutaj się nic nie dzieje, damy szacha, niech się pomartwi przeciwnik. Ewentualnie wymienimy hetmany, jak będzie ku temu okazja. Ten pionek jest słaby, on musi go cały czas bronić, a ja mogę sobie swobodnie tutaj zrobić na przykład roszadę. Teraz zbiję, musi wybić król, bo skoczek broni i zagram H6, żeby król zagrał na E7. Roszada nie jest mi już potrzebna. Zobaczcie, H6, H3 to są takie typowe zagrywki zawodników. Jest to ruch zupełnie niepotrzebny. Cały czas pilnuję tego pionka. Może sobie tutaj te wieże zdwoję zagram tutaj. Zobaczcie, A3, H3.
To jest zupełnie według mnie niepotrzebne. Tutaj taki ruch będzie pewnie kontynuowany. Może spróbuję po prostu teraz z innej strony zagrać tędy, poszukać jakiejś opcji skoczkiem na C4 i atakować dalej. Jak B5, to oczywiście te skoczki moje się rozkulają bardzo mocno, to przeciwnik ma tutaj ogromny problem. Ogromny problem. On próbuje teraz wymienić, jasne, albo się wbić tutaj. Wymiana, a z szachem przecież, słuchajcie, no to jest podstawka z jego strony. No tak, to jest podstawka z jego strony. No i cóż, mogę powiedzieć... A nie, chwila, to nie jest podstawka, co ja gadam w ogóle? Ale jestem dzięciołek, przecież goniec teraz się otwiera. To zobaczcie, jakbym to wszystko wymienił, to remis blisko. Nie mogę wymienić w takim razie. Zagrajmy skoczkiem. Pozycja czarnych mimo wszystko jest dobra. Skoczek jest wyśmienity, goniec jest czarnopolowy i też przeciwnik ma czarne pola. Znaczy pionki na czarnych polach, no więc to nie jest korzystna sytuacja. Słuchajcie, zapomniałem, że tutaj faktycznie ten ranking może bardzo szybko rosnąć. No to myślę, że to jest dobra informacja. Mam nadzieję, że dobra dla Was. Zagram taki ruch i zobaczymy, jak on się zachowa, bo jeżeli odejdzie tędy, to ja mam strzałkę. Okej, zagrał dobrze. W takim razie spróbujemy może F5. Jak zbije w przelocie, to wybijemy. Troszeczkę tutaj się rozprzestrzenię. Chociaż ruch F6 też był godny uwagi, żeby próbować chyba jednak tutaj uderzyć. No zobaczymy. Mam też możliwość dania szacha, który w sumie też chyba nic na razie nie daje. Przejdę królem tędy na to skrzydło. Poczekam na jego reakcję. Zobaczcie, że też on gra dosyć szybko i to mi się nie podoba. Znaczy nie podoba, no dosyć żwawo tutaj sobie pogrywa. Okej, no i teraz ten mój król, czy on coś może zrobić? Pójdę go sprowokować do takiego posunięcia. Wtedy na przykład odejdę z powrotem. Zawsze coś, jakaś próba jest... Tutaj mogłem zagrać od razu. A, no to teraz podstawił, zobaczcie. Teraz mam już na pewno bitkę tutaj. I zdobywam jakość. Nie jest to figura, ale jakość. On nie widział tej możliwości. Czasami warto wyczekać, co nie? Nawet mam możliwość zbicia chyba tutaj i zagrania tu. To też jest wygrana pozycja. Dobra. Czy ja tak muszę grać? Może zagram najpierw tu. Wtedy ewentualnie tak i tak. Tutaj po prostu ustawiam wieżę jeszcze wyżej, żeby ona miała jakąś fajną przestrzeń. I teraz tak, pytanie czy tutaj, tak, teraz tutaj, bo teraz biorę pionka na F4, zdecydowanie tak, hop, hop, pionek wzięty, ewentualnie drugi, dobra, dajmy szacha, bo jak on pójdzie tutaj, to też mam opcję szacha, więc mogę tego pionka wziąć sobie z tempem i go od razu wezmę, on bierze mi tego z pożądalu. Idziemy tak i tak i próbujemy zasuwać pionkiem. Może wziąć kolejnego, no ale nie weźmie chyba. Tutaj idę szybko pionkiem. Dokładnie tak, król bezpieczny i doprowadzam pionka do pola przemiany. Dobra, mamy kolejną partię. Tutaj, słuchajcie, 2-3 partie i te rankingi już będą bardzo wysokie i poziom będzie coraz wyższy. Speedrun 5.0. Na pewno na wyższym poziomie już te partie będą właśnie, myślę, że ciekawsze. Mam nadzieję, że dla Was bardziej atrakcyjne. Choć wiem, że dziesiątki, mówię, tutaj dziesiątki były na pewno spoko, ale piąteczki, dlaczego by nie? 1278. I słuchajcie, już mamy przeciwnika. Niech będzie ruch E4. No to co? Spróbujemy gambit królewski. Na tym poziomie tutaj gambit królewski też przypominam, że działa nieźle. Więc polecam go grać. Od razu skoczkiem na F3, żeby nie było tutaj szacha od hetmana. No i co? Przeciwnik daje pograć w takim razie, widzę, bo nie wyprowadził gońca. Okej, to jest ciekawe. Tutaj od razu wybiję, bo goniec będzie sobie fajnie patrzył w tę stronę. Muszę też uważać. Tak, zagrajmy. Nie mogę zrobić roszady, bo on mi da szacha, weźmie gońca. Gram D3 najpierw, więc żeby tutaj się ochronić i... Teraz, żeby obronić gońca oczywiście. I teraz bez problemu atakuje tu. Oj, tu może być ciężko, jak zagram tak. Znaczy, on ma jeszcze odejście z szachem, więc to jest jego plus. Ale będziemy próbować go tu atakować. No wyjdę skoczkiem, żeby tak spróbować. To już wtedy będzie masakra, więc on albo gra C6, albo daje szacha. Każda ta odpowiedź jego dla mnie jest dobra, mimo wszystko. Znaczy, na pewno ta jest dla mnie dobra. Oj, widzicie? I mamy gościa w prostej pułapce. Zdobywamy po prostu materiał. Tutaj jest bardzo duże natężenie na F6. No i gość
po prostu chyba tego nie zauważył. Na poziomie właśnie 1300, więc to się też pojawia u zawodników. Tu spokojnie najpierw sobie odchodzę, bo ta pułapka mi nie ucieka, więc jest dobrze. No i tutaj mogę sobie po prostu zbić to nawet gońcem i odbić sobie skoczkiem z szachem, więc mamy figurę więcej. Teraz myślę, co dalej. Może po prostu hetman F3. On ma oczywiście szacha, może zbić tu pionka, to jest wszystko dla mnie widoczne. Tyle, że się tym kompletnie nie przejmuję. O, tutaj sobie mogę fajnie zagrać chyba gońcem. Wstawić już sobie gońca na amen. I tym skoczkiem na przykład powędrować tutaj. No bo chcę po prostu wymienić. To upraszcza grę, jest to łatwe. No i przeciwnik na to pozwala zdecydowanie. Więc sobie tak wymienimy hetmany. No i co? I myślę, że no to przeciwnik daje dużo swobody. I zobaczcie, mam teraz świetne pole dla skoczka. Znaczy tak, no wiadomo, że jest figura więcej, prawda? Więc tutaj nie ma co już tak mocno analizować. Trzeba pozycję utrzymać. Ja tu mówię z perspektywy zawodnika też 1300. Pozycję trzeba utrzymać. Myślę, że coś takiego, żeby zagrać tak i po ewentualnym wybiciu robić wieżą. Dokładnie, a jak on to przepcha, no to dla nas też super. Okej, ten pionek może iść również tu, to jest bez znaczenia. Gram G3, on może zagrać G5, wtedy wybijemy, no, albo nawet tak, i też jest dobrze. I tutaj zagranie królem będzie prawidłowe według mnie, dlatego że pionek będzie zablokowany, a wieża przejdzie do aktywniejszych działań. Ewentualnie tak i jeszcze spróbuję tak, może wieżę postawię sobie w tych miejscach i skoszę pionka na F3. Mogę też tutaj spróbować iść szybko, no ale wieża E3, dlaczego by nie zagrać proste szachy? Mogę też skoczka fajnie przestawić tu, wiele możliwości, no ale to możliwości są łatwe, jak ma się już figurę więcej. Tutaj też po prostu chcę wziąć tego pionka i próbować grać w taki sposób na uproszczenia, na proste rzeczy. To są rzeczy, o tu zobaczcie, jeszcze podstawił przeciwnik pionka w ten sposób. No ale to się dzieje wtedy, gdy już mamy właśnie sporą przewagę, więc to jest takie też typowe. Przeciwnik tu wymienia jedną, ach to okej. Mało wymagająco, zagramy tak, tak i skoszę tego pionka. Znaczy właśnie widzimy od razu blokadę, więc taki blitz też pomaga na pewno w podejmowaniu szybko decyzji. Wiadomo, że tutaj też jakieś tam doświadczenie jest potrzebne, ale to na pewno powoduje, znaczy jak ten poziom już jest troszkę większy, no to powoduje, że przeciwnikowi gra się trudniej. Ok, gramy E4, zobaczcie, już ten ranking wskoczył plus 68, a nie plus 100 oczek, więc już poziom 1400, więc spoko. I tutaj myślę, że wszyscy powinni być zadowoleni. Mam nadzieję zresztą. No i co? Mamy prostą grę. Obrona Philidora. Wyprowadzamy prosto skoczka. I gońca na C4. No taki ruch B5 to zawsze tutaj. I szybka roszada. I szybkie F4. I szybkie... No właśnie. Szybko, szybko. Gram F4, bo chcę zagrać E5. Chcę przeciwnika tutaj od razu męczyć. B4... A, zobaczcie, wpadłem w pułapkę. Tak, spróbuję. Wpadłem w pułapkę, bo zagra mi tak. To jednak, ale czy do końca jest pułapka? Mam nadzieję, że się z tego wywiążę, bo jak skoczek odejdzie, to mam zagranie takie za takim na wieżę. Chyba to się zgadza. O, a jak tu, to tu. A jak tu, to zbijam tu. Więc jeżeli goniec zbije, to ja sobie spokojnie zagram skoczkiem. Tylko pytanie, gdzie... Może tutaj zagram skoczkiem, bo może goniec się wstawi na D5 za chwilę. Tak też uczynię, zagram gońcem na D5, wieża musi zagrać tutaj. I przeciwnik jeszcze tutaj może podciągnę hetmana. Zagram tu, żeby tego pionka próbować atakować. Może B3 i tak. Zastanawiam się nad tym. Okej, on chce to wszystko wymieniać. W pożądalu, no chcesz to wymienić, no dobra, chyba muszę i zagram sobie tak, E5, on tego tutaj obroni piona, nie chciał tak, to tutaj mamy chyba szybką strzałkę, goniec B4, tak i tak, tak, na wieżę, potem na drugą, chyba że on zagra wieża C8, wtedy będziemy kombinować, no dobra, kombinujemy, najpierw wyprowadzam ostatnią figurę, jeżeli on zagra skoczkiem, to mam taką opcję, o, sprytnie zagrał, muszę przyznać. No dobra, na razie obronimy gońca. Jeżeli zdwoi wieżę, to ja mam też opcję goniec D6. Myślę, że to jest dobre.
Tu po wybiciu po prostu wybijam wieżę, a jeżeli odejdzie, to mam goniec E5. Tutaj mogę wybić, ale też obronić najpierw chyba trzeba ten punkt, więc... Ha, on jeszcze ma skoczka tutaj. Ale sprytnie gra. Mega sprytnie gra, muszę przyznać. Chcę wymieniać hetmany. No dobra, przejdźmy do tej końcówki. Ja teraz mogę zagrać tak. I on nie może zbić, dlatego że na końcu wisi skoczek. No właśnie, wpadł w tą pułapeczkę. Wpadł w tą pułapeczkę. Nie przemyślał. A czasu jeszcze trochę było. Ok, no to teraz mamy też tutaj żniwa. No z gońcem sobie damy spokojnie radę, ale przeciwnik, no tak wymagająco grał. Bronię pionka ważnego oczywiście, bo dwa wolne to już na pewno byłyby jakieś tutaj problemy. Teraz tak, przeciwnik mnie tu męczy, pójdę sobie tu, potem się schowam i się zasłonię, a będę zbierał sobie wtedy materiał. On chce jakoś tak grać. Tutaj się schowam i G3, ok. Kolejny pionek jest do wzięcia, więc go wezmę. Tutaj, no niewymagający przeciwnik teraz w tej końcówce na pewno. No ale mówię, poziom już się robi większy, fajniejszy, te partie na pewno. I gram wieżą tutaj, żeby po prostu gońcem zagrać i oswobodzić się z tego związania. Sam jestem ciekaw, jak pójdzie mi tutaj w tym speedrunie, ile będzie porażek. Wszystko jest to ciekawe. Zawsze to troszkę inaczej to będzie wyglądało. To tempo będzie na pewno szybsze. Ok. No i cóż, mój drogi przeciwniku. Chcę zagrać tak, potem odejść królem, gońcem na F2, no żeby się oswobodzić i spokojnie dobierać się do króla, podciągać pionki. Ja mam na to właśnie bardzo dużo czasu. Ludzie, którzy mają przewagę, bardzo często tak się, że tak się wyrażę, podniecają i już szybko chcą wygrać, szybko, a czasem i w tym momencie następuje jakieś podstawienie figury albo czegoś i łapiemy się za głowę, oj, przecież podstawiłem, a mogłem zagrać spokojnie. Dlatego mówię, teraz warto grać spokojnie, żeby właśnie nie było tej szybkości i żeby warto grać po prostu dokładnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz białymi i gracie z Magnusem Carlsenem. No partia jest kompletnie wygrana, ale wiecie, no ręce się trzęsą i można zrobić naprawdę duże głupotki, nie? Ale to tak na marginesie. To jest też kwestia właśnie doświadczenia, które się zdobywa i którego Wam oczywiście życzę. No myślę, że większość, czy nie wiem, w sumie ciężko mi to określić, ale dużo pewnie widzów moich kochanych ma już jakieś tam doświadczenie szachowe. Zobaczcie, przeciwnik się zamyślił i teraz w sumie w przegranej pozycji myśli. No i przedłuża grę. No właśnie, a wyobraźcie sobie, że gramy na 10 minut i trzeba czekać jeszcze tych minut więcej niż w tym układzie. No dobra, więc takie reguły gry, więc czekamy. Czekamy, co tutaj przeciwnik wymyśli. Minuta 20 mu zostało. No i cierpliwie sobie poczekamy. Ok, no i przeciwnik tam sobie to opuścił. Lecimy dalej. 1431 przeciwnik, E4. No niech będzie E5. Skoczek. Ok, jaki debiut? Czy Hiszpanka? Dobra, może atak smażonej wątróbki. Może. Prowokuje i zagram gońcem sobie na E7. W ten sposób. Ok, zrobimy roszadę. Posunięcie D6 może. Ok, D6, spokojnie. Właśnie ten ruch mi się bardzo podoba. Zobaczcie, że nie mam żadnych wtedy problemów z tym związaniem. Tutaj zagram G6, bo po takim zagraniu schowam gońca. No i to się tak dzieje. I przeszliśmy do takiej pozycji, gdzie mam w zasadzie swoją grę, taką trochę pircową, czy królewsko-indyjską. Nie jest to oczywiście typowa królewsko-indyjska czy pirc, ale są już jakieś ciekawostki. Teraz tak, zagram w ten sposób, żeby zagrać C6. Jeżeli mi odpędzi, to zagram tędy. Ok, też gram C6. Chcę odpędzić tego skoczka i ewentualnie zagrać tak, on tu i ja trzasnę tego gońca.
ten sposób chyba. Na końcu walnę tutaj i wezmę pionka na B2 na czysto. Dokładnie. Może coś tu lepszego było, nie wiem, ale wzięcie pionka za darmo to jest zawsze korzyść, spoko korzyść, no, że tak powiem. Zawsze mogę potem odejść z tempem, zaatakować. Może tak i tak wyrobić wolnego piona, już jest okazja. Pytanie, czy zagra tak przeciwnik, czy tutaj. Ok, więc wracamy sobie z tempem, gram A5 i dążę do ruchu A4. Myślę, że plan prosty, skoczek nie wejdzie tu. Oczywiście może mi wejść tam, dopiero sobie potem ucieknę. Ale z tempem na razie atakuje wieżę, więc o, nawet w ten sposób. Dobra, gramy A5, A4 i chcę tego pionka tam doprowadzić. W połączeniu z tym gońcem to się powinno fajnie udać. No jasne, no taki ruch oczywiście istnieje, zawsze możemy to podważyć, także na spokojnie. No coś tam próbuje. Dobra, idziemy A4 twardo. Czy po wybiciu kuszące jest też bicie wieżą? Ale jednak zagram swój plan. Pionek to pionek. On tu próbuje, ok. Tak mi się wydaje, że mogę zagrać. Chociaż wybicie tego nie będzie prostszą opcją. Myślę, że to będzie też prosta opcja. I tak spróbuję zaatakować. Jeżeli C3, to C5. I ten pionek oczywiście w pewnym momencie może dojść do pola przemiany. No dobra, idziemy tak, bo już jest jedno pole do zaatakowania wieży. Niech się boi, niech już tam próbuje coś, bo jak zagra tak, to zawsze mam już taki ruch i on już musi się tam bać tego pionka. To ciekawe, tutaj zagrałeś. Dobra, po prostu zbiję. Zagramy tak, zaatakuję wieżę. Zobaczymy, gdzie wieża pójdzie. Może wieża D8. Tu oczywiście dojście tym pionkiem jest kuszące i prawdopodobnie jest możliwe za chwilę. Wieża, ok. No to co, wieża D8. Atakujemy sobie hetmana. Może tam, może po prostu tutaj. Zobaczymy, gdzie hetman odejdzie, ok. Wydaje mi się, że mogę chyba nawet już teraz tak sobie zagrać. Ok, on chce po prostu tego gońca mi zasłonić mocno. Niech będzie tak w takim razie. Może tutaj coś poszalejemy. Zawsze po takim ruchu mam też goniec C5. Ewentualnie próba takiego zagrania, choć to jest raczej ciężkie, ale zawsze to on się musi martwić, nie my. Nic konkretnego nie muszę tutaj jakoś specjalnie szukać. Skoczek tutaj, nie wiem po co. Może goniec E7 na spokojnie. Może goniec E7 na spokojnie. Niech ten skoczek stąd wyfruwa. Aha, nawet tak sobie pozwolił zagrać. Tutaj chce mi zaatakować pionka. No dobra, zagrajmy tak najpierw. Znaczy pionka na H6 mi atakował. I jeżeli on odejdzie na przykład tutaj, no to mam też wtargnięcie wieżą. No i już się robią problemy. Okej. Nie dostrzega on w ogóle chyba zagrożeń. No dobra, hetman D5 z atakiem na wieżę. Prosta sprawa. Jeżeli wieża odejdzie, to mam szacha i mogę wziąć skoczka za friko. No wieża też nie może zagrać na E1, no bo przesuwam piona. Wiecie co? Mam teraz tutaj taki strzał. No i nie zawaham się go użyć. Oddam hetmana, bo za chwilę dorabiam drugiego, będzie wieża więcej. Jeszcze chyba nawet taki ruch mam ciekawy, bo jeżeli on odejdzie tutaj, to mam wejście tak i wzięcie hetmana, a jeżeli pójdzie na jedynkę, no to mam dorobienie hetmana z szachem, więc tu jest chyba dokładniej. Znaczy tak, ewentualnie, tu nie może oczywiście. Dokładnie, dorobienie hetmana z matem. A może zrobię trzecią wieżę dla jaj? Niech będzie trzecia wieża. Mało jest takich okazji, więc zrobimy wieżę. Lecimy dalej. Ranking 1500 prawie już mamy i gramy E4. E5, skoczek F3. D4, no to spróbujemy zagrać gambit szkocki. Na tym poziomie zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Ok, ja lubię grać bardzo C3. Po wybiciu mam strzałkę tutaj. Ok, przeciwnik myśli. Nie zbił. Bez sensu. No to sobie teraz tak, chwila. Bo jak zagram tu, on zbije, to ja dalej mam taką opcję.
A jeżeli odejdę, to on mi może zbić tu i goniec będzie świetnie grał. Dobra, tak zrobimy. Odchodzę po prostu. Odchodzę od ciebie. Dobra, no i skoczek C3. Zobaczcie, że w pionach jest porówno. Dobrze mówię, 2-4-6, 2-4-6. Tak, porówno, ale on nie ma roszady, więc sukces jest po mojej stronie. Taki ruch grozi. No dobra, już nie grozi. Ja wiem, że takie bicie jest, ale w ogóle nie brałem go pod uwagę, że to jest groźne. No okej, okay, no to niech będzie goniec na D5, wieża tutaj. Ale to co, tak nie mogę? Trochę szkoda tego gońca, ale mam też opcję tak, tylko że on się zasłoni. Dobra, zbijmy tego skoczka. Coś mi się myszka zacięła. Oj, nie rób mi tego. Zbijmy skoczka, zbicie hetmanem. O, to się odsłonił. Okej, okay. Nie sądziłem, że zbiję nawet tym pionkiem. Więc mamy taki ruch. Jakieś tutaj wejście. Co ja zrobiłem? A nie mogłem tam zagrać? Dobra, mamy proste widły, słuchajcie. No na poziomie 1500, jak widać, poszło gładziutko. Szukamy nowej partii. Wiadomo, tych partii w kolejnych odcinkach będzie już mniej. Troszeczkę. Mamy D4, no niech będzie ruch D5. E3, mięciutko. To ja zagram C5. Zagram gambit, przepraszam najmocniej, gambit hetmański czarnym kolorem bez tempa. I skoczek F6. W ten sposób, żeby mieć zawsze izolowanego pionka. Znaczy mieć opcję. O, właśnie teraz ta opcja się pojawia i przeciwnik ma izolowanego pionka. Gram tak, tak, skoczek broni, więc tu poświęceń nie ma. Jest opcja wybicia i tutaj D5 jest kuszące na pewno dla niego. Nie zagrał. Czy co, ja wezmę tego skoczka i wezmę po prostu pionka. Będę tutaj łasy na pionki. Nie do końca to może być ok. No taki ruch jest dobry na pewno. Trzeba wieża C8. Koniec E3. Może spróbujemy potem tak, żeby wymienić hetmany. Ale on nie chce. Ok. E6. Bardzo szybko, żeby goniec grał. Mam pionka więcej. No ok. No i liczyłem właśnie na to. Na wymianę hetmanów. Po wymianie hetmanów jest gitara. Czysty pion. Ok, i tu atakujemy z tempem, więc tu już przeciwnikowi coś kompletnie nie wyszło. No to go zbije, zbijamy gońca i z tempem goniec C5 z opcją właśnie ataku. Zagramy król E7 i znowu nie robimy roszady. Już bez hetmanu tutaj w końcówce jest bardzo dobrze. Król E7. No i tutaj się właśnie nie ma co też śpieszyć. No, wymiany wież są spoko. Skoczek E5 dobry. No tu może być ruch. No to zagramy sobie tak. Cóż, goniec może zaatakować, ale to znowu sobie zagramy skoczkiem. Będą po prostu dobre opcje na grę. Okej, okay, no to skoczek zajmuje dobrą pozycję, myślę. Przejdę tutaj, coś spróbuję go męczyć. No wiadomo, że tak już nie mogę. No ale skoczek E5 stoi dobrze. Może ruch F5. Tak, to tak. On chce wejść tu, ale jednorazowy strzał nie jest tutaj najlepszy. Aha, on też może wejść tu. Okej, okay, spróbuję go stąd wypędzić. On zagra tak prawdopodobnie. Mam też taką opcję. O, to podstaweczka, mój drogi przyjacielu. Obrona i widełki. To chyba jedna z najlepszych opcji, jakie mógł zagrać. No a to mimo wszystko też zdobywam materiał. Nie chciałem, żeby wieża oczywiście weszła tutaj. Zagra tak, to wymienimy. A no, wymiana tutaj oczywiście, jak mamy już taką przewagę materialną, to wymiany są jak najbardziej wskazane. No i zobaczcie, mamy dwie wieże. I teraz sobie wyobraźcie, że macie taką partię z Carlsenem albo z jakimś super arcymistrzem. Mamy ogromną przewagę czarnymi, ręce się trzęsą, no ale trzeba zachować spokój. No to może pozycja już jest bardzo prosta. Chociaż no wiecie, no z Carlsenem może być różnie. Można spanikować zawsze. Okej, no to co, sprzątanie świata, wieża B2. Tu skoczek już wleciał i już się robi niebezpiecznie niby. Lecimy sobie z takim ruchem, żeby wziąć pionka. Najprostszym rozwiązaniem oczywiście jest wymiana wież. A tutaj mi zbiłeś. Okej, no to myślę, że taki ruch działa. No skoczek już tu nie ma. Aha, skoczek na D6 jeszcze może. Okej. Zastanawiam się, czy takiego bicia nie mam. Ale nie, no może nie ryzykować.
Zagrajmy tak. No jak wybije, to już skoczek będzie w pułapce. No i skoczek jest już w pułapce, nie może zagrać na D6. Wystarczy na przykład zagrać tak. Aha, on jeszcze może obronić wieżą. Ale to jest... Tutaj mata można dać. A może tak? Spróbuję dać prostego mata. Ok, no to tak. I teraz spróbuję dać mata tędy. Dobra, no to tutaj szach, tak, wieża wchodzi i wymieniamy wieżę. Okej, no to co? Teraz już skoczka złapałem na pewno, jak zagram tak. Właśnie pilnujemy skoczka, skoczek nie ma ucieczki. Okej. No i słuchajcie, mam już 1600, więc spoko. Lecimy dalej. Posunięcie E4. Niech będzie E5. Teraz on gra gambitowo. Gambit centralny. Ale to się może przerodzić właśnie w gambit szkocki na przykład. Ok. Goniec C5. Mamy partię szkocką. Wymiana. Może tutaj? A zagramy. Hetman F6 się w ogóle grywa. Wiadomo, że jest też opcja taka. Wiecie, to zagram niestandardowo. Zagram tak, żeby wejść skoczkiem tu. Znaczy nie mogę teraz. No D6 muszę. Zrobimy roszadę. Spróbuję D6 i skoczkiem wlecieć tam. Ciekawe, czy on się na to nabierze. Wiadomo, że jeszcze ma takie opcje. No tutaj jest... A, to był chyba mądry ruch z jego strony, tak też o tym myślałem, ale mimo wszystko to zbije, bo on teraz mi zbije tu i mi zepsuje mi trochę króla, ale mam świetny ruch D5 za moment, a tu hetman się fajnie broni, więc po takim szachu właśnie mam ruch taki, więc się nic nie dzieje, a ruch D5 grozi, no więc tu myślę, że spoko. To on podstawia, co nie? No podstawia. I podstawił bardzo szybko. Zobaczcie, gość prawie 2700. Ok, zagram tu, on zagra tu. Ok, no niech będzie. No i tutaj na spokojnie. Figura więcej znowu. I kolejny etap to znowu wymienianie wież. To jest fajny motyw bicia teraz. Tak i tak. Ok, no to wymienimy oczywiście. No mogę wziąć piona, ale chyba chcę zagrać tak i spróbować dać mu mata w ten sposób. Bardzo ciekawa pułapka następuje. Chyba ona działa. Tak i tak. Czasem siła figur jest niewyobrażalnie mocna. Ciężko to zauważyć. I mamy mata pięknego. Dawno takiej kombinacji fajnej nie miałem z poświęceniem hetmana. Lecimy z kolejną partią. 1650 już na horyzoncie i no niech będzie ruch D4. Zobaczymy, jak przeciwnicy reagują na gambit hetmański. Tutaj widzimy inne otwarcie. No ale zagramy sobie E4, trzymamy centrum. No i ruch F3. Oczywiście. I koniec na E3. Tu jak bije, to spoko. Tutaj wybicie i E5. No i takie pozycje mi się bardzo podobają. I F4 ze skoczkiem F3, to się wszystko fajnie trzyma. Ok, no i zagramy goniec D3. Czekamy tam na ataki. Oczywiście C5 tutaj trzeba. Myślę, że zrobimy po prostu roszadę. I skoczek. No i skoczek ma opcję wejścia tutaj. Dobra, ten skoczek chce mnie tu zaatakować, jasne. Koniec C2 na razie, na spokojnie. Tutaj? Mogę tak po prostu. Ten pionek będzie potem słabością. Skoczek na F5. Wymiana hetmanów dla mnie będzie bardzo dobra. On to prawdopodobnie zrobi. Zawsze mam skoczka tutaj. Hetman C8. Taki ruch istnieje. On chce. Proszę bardzo. Wymiana hetmanów dla mnie jest cudowna.
i wieża AD1. Chodzi o to, że ten pionek jest słaby. Ja go mogę po prostu zdobyć grając tak. O, gram A3. Goniec odejdzie na F8 i gram B4, słuchajcie. I gość jest mój. A, tutaj masz wyjście. Dobra, to gramy tak w takim razie. Dobra, zwracam honor, ale skoczek na A6 nie gra po prostu w tym układzie. Dobra. Może tak w ogóle przytrzymać to wszystko. A może podejść królem? To chyba jest dobry pomysł, jak król tu się zjawi, bo skoczek może tak zagrać. Tutaj jeszcze sprytniej grasz. Dobra, gość ogarnia troszkę. Grała się, próbuje tak ograniczyć przeciwnika. Skoczek znalazł dobrą placówkę. Wieża C8 mnie także zastanawia właśnie. Będzie trzeba walnąć wtedy jedną wieżę i zagrać tak. Może w ogóle od razu teraz wymienić tę wieżę. Myślę, że na lepszą końcówkę pójdziemy. On raczej nie wymieni. Jak nie wymieni, no zagra tutaj. Mam też taką opcję. Ciekawą, żeby tego skoczka stąd wyrzucić. Wymienił jednak. Ok, gońcem. Bo i tak skoczek może wejść. Dobra, on to będzie coś próbował. Zagrajmy tak i podejdę królem. Bicie, tu bijemy. Skoczek D6. Tutaj trzeba to odbić. Zawsze jak on się pomyli, gdzieś tam to są widły jeszcze tak na horyzoncie. Ok, już tych wideł nie ma. Król E3 obowiązkowo. Tak i tak można walnąć. Ważne, że skoczek jego nie gra. To mi się też podoba. Myślę, że tu muszę zagrać, żeby pilnować pola D5. Jak skoczek wejdzie, to po prostu to zbije. Goniec las. Teraz gramy tak i zbijemy tutaj. Poczekajcie. Taki ruch jest. Aj! Miałeś tutaj dobry ruch, kolego. Teraz to już pionek więcej. To już jest skoczkówka jak pionkówka. Goniec E6 był dobry. Z jego strony. No jeżeli król podejdzie tu, to jest strzał i tu. Może to przeoczyć. No tak to się dzieje. Kolejny pionek do wzięcia. Okej, okay, z szachem. Tak, jeżeli zagrasz tu, to ja tutaj i biorę pionka. Znowu się... Znowu. Kolejny pionek tutaj i tu. Myślę, król F5 wystarczy. I tutaj idziemy na pionkiem na E6. No wezmę tego piona, wezmę. Co mam nie wziąć? Odcinamy króla. Może jakiegoś mata, żeby tu pata tylko nie dać. Tak. Dobra. I lecimy z kolejną partią. Już ten ranking, zobaczcie, 30 punktów rośnie. Mamy już przeciwnika 1800 prawie, no to spróbujemy sobie zagrać tak, obronę królewską, indyjską. Będzie 4? Będzie. Co ma nie być? Ok, zobaczymy jaki wariant przeciwnik wybierze. Atak czterech pionów, spoko. 5E6, próbujemy tu wybić, potem wieża E8. Strzał, strzał. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że tutaj mogę. Ale nie, zbijemy tutaj. I wieża E8. Teraz jakiś ruch C4 istnieje. Zostawię pułapkę, spróbuję tak. Hetman B6 niby tam atakuje, ale grozi taki sprytny ruch C4. Widział. Zagrajmy skoczkiem. Gość ogarnia, muszę przyznać. Zagrajmy tak, żeby od razu zaatakować tego gońca.
E5 to jest takie agresywne posunięcie z jego strony na pewno. A tutaj to chyba nie. No to gramy tak, żeby mieć zaczepkę na C2. Przy okazji figura jest rozwinięta. No to bicie na pewno jest dla mnie super też, bo tutaj on zajmuje sobie czas. Moje figury grają, a jego figura z C1 nie gra. No dobra, on próbuje tędy. Jest to jakiś pomysł na pewno. Mogę najpierw tak. Zaraz. On zagra tutaj. Dobra, mogę tak. Chwilowo, bo jeżeli on zagra tutaj, to ja wtedy tu. I mam opcję wybicia też, bo skoczek już nie broni z F3 na E5, zagrał tu, więc już mam jakieś opcje. Każdy ruch zawsze daje jakąś inną możliwość w danej pozycji. To też doświadczenie, no, pokazuje, że można się tego też tam nauczyć. Bo jak zagram teraz tutaj, otworzę trochę, on mi tak trzepnie. Dobra, gramy tak. No tutaj, sobie wskoczę tu. Tam po hetman E2 zawsze też ruch F5 miałem, bo po wybiciu w przelocie bije i wieża broni. Jakby co. Okej. Tutaj chyba nie za bardzo mogę. Przestawię tego skoczka na D4, ten skoczek będzie stał tu dobrze. Przy okazji pilnował dobrze pola F5. Może tędy się przestawić, tego wymienić, paskudę małego. Opcja też jest bicia, ale D6 i tu będzie mnie też atakował. Tylko, że ten atak nie będzie jakiś, myślę, że poważny, ale po co mu dawać jakieś opcje zaczepek? Sam wybił, ok. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja. Teraz już taki ruch B5 grozi na przykład. Skoczek stoi na D4 fantastycznie, goniec również. A jednak gość próbuje tutaj mnie jakoś poszukiwać. My się tego nie boimy. Zagramy B5. Bicie. Goniec musi uciekać. I co, goniec D3? Prawdopodobnie to można olać. Dobra, bicie. Nie mogłem gońca, bo tu strzałkę dostawałem. Bo takim zagraniu też takie bicie, za takim od razu tutaj. W ogóle jak goniec E2, też jest możliwość goniec G2 i potem na E2 bijemy. Jest dużo fajnych możliwości już taktycznych, no ale w lepszej pozycji to już też zostały wykorzystane błędy przeciwnika. No i myśli gość, dobra. Jest goniec D3, tak jak myślałem. No dobra, to chyba jest prosta wymiana. I tutaj. To taki ruch jest, bicie pionka, niewidoczne, że wieża wisi, ale on to prawdopodobnie widzi. Możliwe, że tutaj spróbuję zagrać. A to jeszcze przeciwnik daje opcję wymiany. Zbijam pionka, stępem atakuję wieżę hetmana, więc on będzie musiał coś wymienić, a dla mnie to jest korzystne. Liczę po prostu materiał, dwa pionki więcej, nieaktywny skoczek, wolna linia. Myślę, że to jest dosyć proste. No, oczywiście tego gońca też bym chciał wziąć. Skoczek paraliżuje go tu trochę, ale zawsze mogę wziąć. A, to też jest ok. Najbardziej C4. I tyle. Wprowadzić można wieżę, można A5. No tu będzie atakował, coś próbował, no to jakaś tam asekuracja ważna, to wystarczy. Skoczek wejdzie, będzie chciał atakować tutaj. No może. Dobra, wieża D8, zawsze mam wieża D7. Dokładnie się nastawia na tego pionka, więc się bronimy ładnie. A przewaga zostaje. Myślę, że A5, żeby zagrać tak. Dobra, idziemy tak. Zastanawiam się, aha, chyba mogę nawet tutaj teraz palnąć jedną wieżę. Aha, on tu może zagrać, chwila. O, to nie jest takie proste, muszę bardzo uważać jeszcze.
Tu muszę bronić. No może tak i dać mi opcję jakiegoś mata. Hola, hola. Dobra. Pierwsza rzecz. Obronimy skoczka. Jeżeli on tak, na przykład, to zawsze mogę obronić się, grając tu. Właśnie, teraz grozi taki ruch. Czekajcie, a jak zagram tak, on zbije, ja tu. Jak on zbije, to fajnie, bo tu i pionek dojdzie. Ale jak ja zagram tu, on zbije, ja tu i on tu, to już nie będzie tak fajnie. On to może widzieć. Znaczy, bo tak, mogę też spróbować zagrać na przykład tak. On zbije, ja zbiję. Nie. Ojejku. Tu się robi. A może tak w ogóle? Tak, to może być chyba ratujące. Tak, 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 bo wybicie, wybicie, jeżeli on da szacha, ja biję tu, nie ma mata, bo bije wieżę, on odchodzi, zdąży zagrać tak i się zasłonić. Tak, on próbuje dać mi mata w ten sposób, więc muszę zagrać po prostu tu. No szuka sprytnie jeszcze rozwiązań, szuka. To myślę, że tak wystarczy zagrać, bo teraz ja mam opcję zagrania tam i tutaj się już bronimy. A no to tym bardziej. No, ale było groźnie do samego końca. No jak widzicie, nie można się rozluźniać nigdy. To już było blisko. Dobra, moi drodzy, mamy to w tym odcinku 1724. Dzięki za uwagę i rozpoczęliśmy właśnie, przypominam, nową serię Speedruna 5.0. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!